Welcome to episode 103, Stall 3 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get lessons from Camilla on polonuswitch.com. I also have the speaking podcast, the awakening podcast, and a meditation podcast, and all can be found on freedombroadcasters.com. Dobry wieczór, Camilla. Jeszcze raz. Dobry wieczór, Roy. Widzę, że jesteś gotowy na następną lekcję języka polskiego. Oczywiście. Słuchaj, dzisiaj będę Ciebie kontrolowała, bo dawno temu mieliśmy zawody po polsku. Pamiętasz zawody? Profession, yeah. I dzisiaj będzie mały test, czy Roy pamięta wszystkie zawody. Może nie wszystkie, ale chociaż kilka. Dobrze? Sprawdzimy? Dobrze. Weź głęboki wdech. Take a deep breath. Głęboki, tak, głęboki wdech i uwaga, uwaga, zaczynamy. Moje pierwsze pytanie do Ciebie. Kto pracuje w szkole? Who works in school? Nauczycielką or nauczycielka? Nie, nauczyciel mężczyzna i nauczycielka kobieta. Nauczyciel, nauczycielka. Ale dobrze, jeden punkt dla Ciebie. Kto pracuje w restauracji? Kelner. Who works in a restaurant? Kelner. A kobieta? Kelnerka. Dobrze. Kto pracuje... Kucharz też na restauracji. Też. Kucharz, a kobieta? Kucharzka. Kucharka. Super. Kucharka. Dobrze. Kto pracuje w szpitalu? Lekarze. Lekarz, mężczyzna, a kobieta? Lekarze. Lekarka. 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 Dobrze, okay. Będzie punkt dla Ciebie. Pielęgniarka or something? Nurse? Wow, dobrze, pielęgniarka, a mężczyzna to jest oczywiście pielęgniarz. Pielęgniarz, okej. Okay. Dobrze, kto pracuje i mieszka, uwaga, uwaga, na wsi? Na wsi, in the village, na wsi. The village. Rolnik, farmer? Super, rolnik. I rolnik to jest forma dla kobiety i rolnik to jest forma dla mężczyzny. Pan rolnik i pani rolnik. Hmm. Dobrze, kto pracuje w sklepie? Czas płynie, cyk, cyk, cyk. Kobieta to jest... Shop assistant, you would say, yeah? Sprzedawczyni. Kobieta. Sprzedawczyni. I mężczyzna sprzedawca. Sprzedawca, okej. Okay. Sprzedawca, dobrze. Kto ma swoją firmę, swój biznes? Właściciel. Właściciel, to jest owner, albo przedsiębiorca. Like that's entrepreneur, yeah? Przedsiębiorca. I też może być z języka angielskiego słowo biznesmen. Czyli mamy te trzy słowa, tak? Właściciel firmy, przedsiębiorca i biznesmen. Dobrze, następne pytanie. Kto pracuje na poczcie? Listonosz. Who works in the post office? Listonosz. Dobrze, listonosz. Tak? Kto jeździ tramwajem, autobusem, taksówką? Kierowca. Kierowca, pan kierowca, pani kierowca jest jedna forma. Kto robi zdjęcia? Kto lubi fotografować? Fotograf. Fotograf, pan fotograf, pani fotograf, dobrze. Kto lubi tańczyć i pracuje może w teatrze? Albo ma swoją szkołę i jest instruktorem? Kto lubi tańczyć? Like Tancerz. Tancerz, a kobieta? Tancerzka. Tancerka, dobrze. Ale ten polski jest łatwy, nie? I teraz uwaga, najtrudniejsze pytanie. Kto pracuje w telewizji? Kto gra w filmie? Aktor, aktorka. Dobrze. I kto śpiewa na scenie, albo w operze, albo w teatrze, albo jeździ po całym świecie? Śpiewaca. Piosenkarz. Singer. Piosenkarka. Tak. Piosenkarz. Piosenkarka. Tak, ale w operze, ty znasz to słowo trudne, to jest śpiewak albo śpiewaczka. Śpiewak. Opera, yeah? Tak, w operze, tak. Dobrze. Czy masz do mnie jakieś pytanie? Może jakąś zagadkę? Kto pracuje i gdzie? Kto pracuje? Biuro
rachunkowy. O, kto pracuje w biurze rachunkowym? Oczywiście pani księgowa albo pan księgowy. Yeah, who works in the accountant office? A kto pracuje, uwaga, uwaga, w sądzie? Prawnik, Prawnik, adwokat, wysoki sądu, or sądu, like sędzia, 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 tak. sędzia, I tak? adwokat też, tak? Bo masz Adwokat. prawnik i adwokat. It's like, I think you in English will be like a solicitor and an advocate, or like a barrister, higher level solicitor. Dobrze, a kiedy mamy depresję, to do kogo idziemy? A pub. Do psychologa. Idziemy do psychologa albo gorzej do psychiatry. Dyskoteka. Na dyskotekę tańczyć. Dobrze, kto ma talent i na przykład lubi malować, rysować? Artista? Artysta, tak, albo malarz, malarka. Painter, Dobrze, fajnie. A kiedy boli nas ząb? Dentista. Dentysta, dentystka. No super, Roy. Chyba jesteś naprawdę nauczony. Więc już nie będziemy robić tego tematu, bo jesteś świetny. Fajnie. Ale może ostatnie pytanie. Jak się nazywa osoba, która profesjonalnie gra w piłkę nożną? Piłkarz. Super. Piłkarz, yeah. 100 Soccer punktów player. dla Ciebie. 100 punktów dla Ciebie. Pokonałaś mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Kamila. So you'll find all our lessons on learnpolishpodcast.com. To get lessons from Kamila or team, go to polonaswitch.com. We're on YouTube, we're on BitChute, and the audio's on learnpolishpodcast.com. Until next week, do widzenia. Do widzenia.